Witam, Paweł Lewandowski, promocja gminy Dawnica. Znajdujemy się w tej chwili na Dawnickim Stadionie, gdzie właśnie odbywa się Święto Plonów 2010. Dzisiaj bardzo wiele atrakcji. Odbył się m.in. mecz dziennikarzy Głosu Pomorza kontra Dawnicy Samorządowcy i tutaj oczywiście popisali się dziennikarze, wygrywając 3-2 z Dawnickimi Samorządowcami, ale za moment kolejne atrakcje w postaci chociażby turnieju Sołec. Tutaj mierzą się w tym konkursie przedstawiciele poszczególnych sołectw. Przypomnę, że w gminie Dawnica jest ich 17. Do konkursu zgłosiło się 6. Za chwilę wiele emocji. A wieczorem Bogdan Trojanek z zespołem Terneroma. To cygański zespół, który w ostatnich latach robi niesamowitą karierę. Dzisiaj tutaj na dawnickiej scenie wielkie show cygańskie. Zapraszam wszystkich i dziękuję wszystkim za udział w tych dożynkach. Naprawdę wspaniałe święto. Cieszę się, że w Dawnicy tak wielu ludzi przychodzi na to święto i cieszę się, że także Słupszczanie przyjeżdżają do Dawnicy. Każdy Głosu Pomorza kontra Dawnicy Samorządowcy. Co to oni? Zwycięzcy meczu, redaktorzy, dziennikarze Głosu Pomorza. Wielkie brawa dla nich! Oto oni! Wielkie brawa dla nich! Pozwólcie tylko Państwo, że w obecności wszystkich na ręce kapitanów drużyn złożę listy gratulacyjne i podziękowanie za tak fantastyczny pomysł. Wielkie brawa jeszcze raz. Zgromadziły się tutaj po mojej prawej stronie, przy tym drewnianym, już nie naszym stole, a stole, który należy do sołectwa Zagórzyca. Danuta Ciereszko z Koła Gospodyń Wiejskich z Dawnicy. No my tutaj się pasjonujemy właściwie w ciastach. Serniczki dominują oczywiście, miodowniczki, no i kokosanka pyszna. Ponadto po raz pierwszy specjalność zakładu, jak to nazwałyśmy śmiesznie, mamy rybkę śledzika w occie, który myślę, że za chwilę będzie się cieszył naprawdę niebywałym powodzeniem.